Księga Daniela. Księga stanowi opis tego, co dzieje się tuż po pierwszym ataku babilońskim na Jerozolimę. Miasto i świątynia zostały splądrowane, a Izraelici uprowadzeni na wygnanie. Byli wśród nich cztery młodzi ludzie z królewskiej linii Dawida. Daniel, którego później nazywano Belteszasar oraz jego trzej towarzysze, przypuszczalnie lepiej ci znani pod swoimi babilońskimi imionami jako Szadrak, Meszak i Abednego. Ta księga opowiada o ich próbach zachowania nadziei w kraju tych, którzy ich pokonali. Na pierwszy rzut oka, konstrukcja tej księgi wydaje się dość prosta. Rozdziały od pierwszego do szóstego zawierają opowieści o Danielu i jego towarzyszach w Babilonie, natomiast rozdziały od siódmego do dwunastego ukazują wizję Daniela na temat przyszłości. Ale oprócz tych dwóch składników tworzących kompozycję księgi, jest także trzeci, który czyni ją jeszcze bardziej interesującą. A jest nim język. Pierwszy rozdział napisany jest po hebrajsku, czyli w języku Izraelitów, ale rozdziały od 2 do 7 są napisane po aramejsku w języku spokrewnionym z hebrajskim, którym powszechnie posługiwano się w starożytnych imperiach. Potem w rozdziałach od 8 do 12 znowu pojawia się język hebrajski. To pokazuje, że rozdziały od 2 do 7 stanowią spójną całość, podkreślając zarazem, jak są one ważne dla zrozumienia następnych rozdziałów. No to zobaczmy. Rozdział otwierający ukazuje główny problem poruszany w pierwszej części księgi. Daniel i jego towarzysze to mądrzy i zdolni młodzieńcy, których zatrudniono by służyli w królewskim pałacu w Babilonie. Są przymuszani do tego, by zrezygnować ze swojej żydowskiej tożsamości, żyć i zachowywać się jak Babilończycy, łamiąc tym samym opisane w Torze żydowskie prawo dotyczące pokarmów. Odmawiają, wybierając wierność Torze, co stawia ich w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Ale Bóg ich ocala i ostatecznie zostają wywyższeni przez króla Babilonu. Potem zaczyna się aramejska część tekstu, która, jak zaraz zobaczysz, ma niezwykły symetryczny układ. Najpierw król Babilonu ma sen, który, jak się okazuje, tylko Daniel jest w stanie zinterpretować. Jest to sen o ogromnym posągu zbudowanym z czterech rodzajów metalu. To symbol kolejnych, następujących po sobie królestw, przy czym Babilon jest głową. Potem jednak pojawia się ogromny głaz, który kruszy posąg i zamienia się w potężną górę. Ten sen to pierwsza z wielu symbolicznych wizji w tej księdze, wprowadzająca wątek, który przewija się przez nie wszystkie. Interpretując sen, Daniel mówi, że posąg symbolizuje cały ciąg ziemskich królestw, które nastaną po Babilonie i z których wszystkie przyniosą na Boży świat przemoc. Jednak któregoś dnia nadejdzie Królestwo Boże, które przeciwstawi się tym wyniosłym ziemskim królestwom, upokorzy je i napełni świat uzdrawiającą sprawiedliwością Bożego Panowania. Następnie rozdział trzeci opowiada słynną historię o tym, jak trzej przyjaciele Daniela nie chcą oddać czci ogromnemu posągowi Bożka, który, podobnie jak posąg wspomniany w poprzednim rozdziale, symbolizuje króla i jego potężną władzę. Przyjaciele Daniela doznają prześladowania, zostają wrzuceni do ognistego pieca. Ale Bóg ratuje ich od śmierci, a król, który uznaje teraz, że to ich Bóg jest jedynym, prawdziwym, powierza im wysokie stanowiska. Dalej mamy dwie historie o dwóch władcach Babilonu: o ojcu, Nabuchodonozorze, oraz o jego synu, Baltazarze. Obydwu przepełnia pycha wynikająca z władzy nad tym ogromnym imperium. I podobnie jak w rozdziale drugim, Bóg ostrzega ich obu przez sny. A potem przez wizję, które tak jak uprzednio tylko Daniel umie interpretować, Mówi, że obaj władcy mają się ukorzyć przed Bogiem, ale oni okazują arogancję i sprzeciw. Nabuchodonozora dotyka szaleństwo. Zaczyna się zachowywać jak dzikie zwierzę na polu, ale gdy okazuje pokorę wobec Boga, ten przywraca mu jego ludzkie cechy, przywraca go na tron. To całkowicie różni się od zachowania jego syna, Baltazara, który nie ukorzył się przed Bogiem, i jeszcze tej samej nocy padł ofiarą zamachu. Obie te historie zawierają obrazy zaczerpnięte z dwóch pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju oraz Psalmu ósmego, gdzie ludzie przedstawieni są na obraz królującego Boga. Bóg dał im władzę, by w jego imieniu, jako prawdziwego króla świata panowali nad stworzeniami polnymi oraz ptakami w powietrzu. Kiedy jednak ziemskie królestwa zapominają o tym, kiedy się buntują i czynią siebie Bogiem, Tracą swoje człowieczeństwo, stają się jak dzikie zwierzęta, które staną przed Bożym sądem. Tutaj dochodzimy do rozdziału szóstego, będącego odpowiednikiem rozdziału trzeciego. Tym razem to Daniel jest prześladowany, ponieważ nie chce się modlić do króla ani oddawać mu czci jako Bogu. Podobnie jak wcześniej jego przyjaciele zostaje skazany na śmierć i wrzucony do jaskini lwów. Ale Bóg go ratuje, i tak jak to było wcześniej w przypadku jego towarzyszy, Król wywyższa Daniela i wychwala Boga. To prowadzi nas do rozdziału siódmego. Stanowi on parę dla rozdziału drugiego, a zarazem jest centralnym miejscem tej księgi, w którym zbiegają się wszystkie wątki. Mamy tu kolejny sen, tym razem Daniela, który, jak na ironię, nie potrafi go zrozumieć bez pomocy anielskiego posłańca. Daniel widzi kolejno cztery stworzenia jedno podobne do lwa, następne do niedźwiedzia i kolejne przypominające tego Geparda. Każde z nich to symbol królestwa pełnego pychy. Na końcu widzi jeszcze jakieś niesamowite zwierzę, które oznacza niezwykle niegodziwe i złe imperium. Ma ono mnóstwo rogów, co w Starym Testamencie jest powszechnie używanym symbolem królów. Wśród nich jest jeden szczególny róg, który symbolizuje aroganckiego króla, wywyższającego się ponad Boga i prześladującego Boży Lud. Symbolem tego ostatniego jest postać nazwana Synem Człowieczym. Jest on obrazem zarówno ludu Bożego Przymierza, jak też jego króla z rodu Dawida. Wtedy niespodziewanie pojawia się Bóg, nazwany tu przedwiecznym, i ustanawia swoje królestwo. Niszczy to niesamowite zwierzę i wywyższa syna człowieczego, który w niebie zasiada po prawicy Boga, by wraz z nim panować nad narodami. Możemy teraz spojrzeć wstecz, by się przekonać, jak wszystkie te historie z pierwszej części księgi pasują do siebie. Trzy historie o wierności w obliczu prześladowania mają nieść nadzieję ludowi Bożemu, doświadczającemu cierpienia wśród innych narodów. Doświadczają go, ponieważ ziemskie królestwa zbuntowały się przeciwko Bogu i stały się niczym zwierzęta. Te wizje zachęcają do cierpliwości. Do tego, by Boży Lud czekał, aż Bóg zaprowadzi swoje królestwo i panowanie na całym świecie i pomści cierpienia swojego ludu. Rodzi się jednak pytanie o to, kiedy Bóg tego dokona, i na tym właśnie skupiają się trzy ostatnie wizje. W rozdziale ósmym Daniel ma kolejną wizję, nawiązującą do dwóch ostatnich zwierząt z poprzedniego rozdziału. Tym razem przedstawione są jako baran, będący symbolem imperium Medów i Persów, a następnie kozioł, symbolizujący starożytną Grecję. Z kozła wyrasta mnóstwo rogów, z których jeden symbolizuje owego złego króla z rozdziału siódmego. Dowiadujemy się tu więcej na jego temat: zaatakuje on Jerozolimę i wywyższy się ponad Boga oraz sprofanuje świątynię, wprowadzając do niej bożków. Ostatecznie jednak zostanie zniszczony przez Boga, który wywyższy swój lud i swoje królestwo. W rozdziale dziewiątym Daniel jest zaintrygowany, zwłaszcza tym, kiedy to wszystko ma nastąpić. Sięga więc do zwoju proroka Jeremiasza, w którym Bóg zapowiedział, że wygnanie Izraela potrwa tylko 70 lat. Daniel wie, że okres ten właśnie dobiega końca, prosi więc Boga, by jak najszybciej wypełnił swoją obietnicę. Pojawia się jednak anioł i mówi mu, że Izrael nadal trwa w grzechu i buncie, dlatego czas wygnania i ucisku potrwa siedem razy dłużej, niż przepowiedział to Jeremiasz. Daniel jest tym głęboko poruszony i ma kolejną, ostatnią wizję. Widzimy królestwa w tym samym porządku co wcześniej. To Persja, potem Grecja i Aleksander Wielki, a następnie pomniejsi władcy. Wszystko to prowadzi do ostatniego władcy z północy, który zaatakuje Jerozolimę, wprowadzi bożki do świątyni i wywyższy się ponad Boga. I wtedy nagle ten władca upada. Od dawna toczą się dyskusje na temat tego, do czego odnoszą się te wizje. Wiele osób dostrzega związek tych wizji z podbojami syryjskiego króla Antiocha Epifanesa około 160 roku przed naszą erą. Zabił w Jerozolimie wielu pobożnych Żydów, a do świątyni wprowadził posągi Bożków. Inni wskazują na rolę, jaką cesarstwo rzymskie odegrało w przypadku egzekucji Jezusa, a potem zniszczenia Jerozolimy i świątyni w 70 roku. Jeszcze inni uważają, że wszystko to wypełni się dopiero w przyszłości, kiedy Jezus powróci. Problem w tym, że te symbole i liczby niezbyt pasują do żadnej z tych interpretacji. Istnieje jednak możliwość, że w jakimś sensie wszystkie one są słuszne. Księga Daniela ma nieść nadzieję wszystkim przyszłym pokoleniom Ludu Bożego. Tak było w czasach imperium Antiocha i tak jest nadal. Dlatego Jezus mógł się odwołać do księgi Daniela, sprzeciwiając się w Jerozolimie gnębiącym lud żydowskim przywódcom. Dlatego wizjoner, jakim był Jan, autor Apokalipsy, mógł wykorzystać wizję Daniela i odnieść je do ówczesnego Rzymu, a także do przyszłych imperiów, ciemiężących ludzi. Księga Daniela ma pomóc wszystkim przyszłym pokoleniom czytelników, dostrzec schemat i obietnicę. Schemat polega na tym, że ludzie i ich królestwa stają się niczym dzikie bestie, kiedy zaczynają gloryfikować własną potęgę. Same orzekają, co jest dobre, a co złe i kiedy nie uznają Boga jako swego prawdziwego króla. Ale Daniel niesie również obietnicę, że któregoś dnia Bóg sprzeciwi się bestii, że ocali swój świat i swój lud, zaprowadzając swoje królestwo nad wszystkimi narodami. Tak więc księga ta niesie każdemu pokoleniu przesłanie, zachęcającej do wierności nadziei. I o tym właśnie jest Księga Daniela.